Radio Concita, Modły w Polsce, a... Modły w Polsce. Thank you.
wiem, ale to taka fajna piosenka, no.
nam trzeba, Matko Boska. Modlić się, modlić się, modlić się, więcej się modlić. Patriotyzmu. Czy nigdy nie unikniemy. Ale nie wiem, czy to jest coś złego. Ja raczej uważam, że to jest coś dobrego, jak możemy znaleźć różnego rodzaju odwołania i tak trochę się bawić jakby tymi nawiązaniami do różnych innych utworów. Więc ja lubię takie powiązania odkrywać w literaturze, a Fargo, nawiasem mówiąc, to jest bardzo dobry film. No, bardzo dobry. Można z Sundem też fajny. Ale teraz tak, Motylek, pierwsza powieść, zaczyna się od zimy i w takiej białej scenerii na śniegu leży ciało zakonnicy. I pani kiedyś w jednym z wywiadów zdradziła, że wyobraziła pani sobie taki obraz i to uruchomiło cały szereg zdarzeń, które są w książce. Co tak naprawdę uruchamia autora? Taki obraz chociażby i już wyobraźnia zaczyna konstruować opowieść, czy jeszcze coś innego? Tak naprawdę to może być cokolwiek. Tak naprawdę to może być... To się, trudno powiedzieć, jak to się dzieje. To jest coś, co mnie zaintryguje albo zainteresuje. To nie musi być sprawa kryminalna wcale. Tutaj też zawsze podaję ten przykład, jeżeli chodzi o drugą część mojej sagi, czyli o Więcej Czerwieni. Ja rozmawiałam z moją mamą o pójściu do fryzjera i jakoś to obcinanie włosów, tak sobie pomyślałam, że... To musi coś być z obcinaniem włosów. I faktycznie, jak ktoś czytał moją drugą książkę, to obcinanie włosów się pojawiło i w sposób dość faktycznie krwawy. Tak więc to nie musi być historia kryminalna. To musi być coś, co mnie zainteresuje. To może być mała, drobna rzecz. To może być coś, kto ktoś powiedział, już się plącze, bo ja wczoraj skończyłam, nawiasem mówiąc, pisać moją kolejną książkę, więc dzisiaj jestem w takim nastroju... Dom czwarty. Tak, dom czwarty. Jak dom zły trochę brzmi. Nic nie zdradzę. Nie dam się namówić, rzeczywiście. Na razie nie ma nigdzie siła. Ale to jest taki dziwny moment właśnie, kiedy się skończy pisać, moment taki, z jednej strony takiej radości, że się udało, prawda? A z drugiej strony to jest taka pustka, bo pisanie zajmuje właściwie cały czas i o tym się myśli non stop, to się cały czas robi przez cały dzień. Przynajmniej ja tak pracuję, bo ja pracuję tak naprawdę bez przerwy, oprócz wychodzenia z psem. Bo za szczęście mam psa i dzięki temu mam trochę takiej przerwy dla umysłu. Jak Weronika. Jak Weronika. I mam też konia jak Weronika. A proszę. No więc tak. Ale ona jest ruda, zdaje się. Ja też byłam ruda, jak zaczynałam pisać. Także faktycznie, bo kiedy zaczynałam pisać Motylka, wydawało mi się, że będzie mi łatwiej pisać, jeżeli wezmę taką postać, która będzie mi bliska. Więc faktycznie użyczyłam tej Weronice sporo swoich cech. Ale potem, kiedy pisałam, to się nagle okazało, że ta Weronika troszkę tak zeszła na dalszy plan. Inaczej niż myślałam, że to będzie. Więc rzeczywiście trochę ci bohaterowie mi spłatali takiego figla, można powiedzieć, w tym sensie. I ta Weronika nie jest już właściwie osobą numer jeden. Jest taki bardzo ważny policjant w pani książce, który chodzi po różnych wydarzeniach, ma do czynienia z tymi różnymi relacjami ludzkimi i on w każdej właściwie sytuacji jemu się przypomina jego partnerka, która wolała być z innym niż z nim. Tak człowiek działa właśnie. Pani jest psychologiem w ogóle, to może nawet od tego powinienem zacząć. Tak właśnie ludzie działają, że mają jakąś zadrę i niezależnie od okoliczności, to ta zadra będzie sama przychodziła, sama stanowiła tak naprawdę o treści ich życia. No myślę, że to może tak być. Może nie u wszystkich, prawda? Bo to zależy... No nigdy nie można jakby generalizować do wszystkich osób, ale to tak rzeczywiście czasami się dzieje, tak mi się wydaje. Więc i w przypadku tej postaci także tak jest. To jest takie wydarzenie, które było dla niego na pewno wielkim przeżyciem i taką traumą tak naprawdę. I to również, no nie mogę zbyt wiele powiedzieć, jak już powiedziałam. No jak zwykle, kłopot w rozmowach o kryminałach. Ale to jeszcze, myślę, że to jeszcze wróci. No dobrze, ja też się pilnuję zawsze, bo jak tutaj Katarzyna Bonda przychodzi do mnie, ale za spoilerowa. No dobrze, ale teraz jeszcze rzecz następująca. Jest taka w tej powieści scena,
jak trzej bohaterowie, dwie bohaterki, jeden bohater główny się znajdują w takim domku na uboczu, w ogóle nie wiedzieli, że ten domek jest, zioła się suszą i tak dalej. I taka miejscowa czarownica, jedna z bohaterek, tam w pewnym momencie tak się śmieje z ich rozmowy i mówi, żebyście wy wiedzieli, co w ogóle jest w tych lasach. W pani książkach w tych lasach, tajemnicze sekty, które zbiorowo popełniały samobójstwo, mogą się zdarzyć. No i tutaj jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście są takie miejsca w Polsce tak niezbadane, tak osobne, że takie tajemnice mogą się w takich lasach, w tych miejscach znajdować. To jest coś wziętego z rzeczywistości? Jeżeli chodzi o sekty, to na pewno te sekty były mniej widoczne w Polsce niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, prawda? Natomiast dla mnie, jeżeli chodzi o te lasy, jestem w ogóle zafascynowana tak naprawdę naturą. Też może stąd wynika to powrót na prowincję właśnie w tych książkach. Ta siła natury. Kolejne pory roku na przykład. Na przykład. Tak, pojawiają się pory roku, to też jest istotny jakby fragment książki. Dla mnie to, że natura tak naprawdę w końcu tak czy siak zwycięży. My możemy być tacy silni, mamy te wszystkie swoje maszyny i tak dalej, a tak czy siak na końcu ta natura zwycięża. I jakby ta siła natury gdzieś tam zawsze jakoś tam z jednej strony mnie fascynuje, z drugiej strony troszkę mnie przeraża. I to zwłaszcza było widoczne, myślę, w Utopcach. Więc gdzieś tam zawsze wracam do tych tajemniczych lasów. I może to też wynika trochę z tego, że przez długi czas bardzo mnie fascynowały powieści fantastyczne. Mówię głównie o Władcy Pierścieni. To jest jedna z moich ulubionych powieści ciągle. Więc ja lubię tak sobie troszeczkę poigrać z gatunkiem i czasami wrzucić też takie, można powiedzieć, elementy spoza gatunku kryminalnego. No tak, te wampiry w Utopcach. Tak, pojawia się, znaczy oczywiście muszę tutaj słuchaczy rozczarować, prawdziwych wampirów tam nie ma, ale troszeczkę wątków takich związanych z mitologią Słowian jest. No jest to zresztą taka moda na turbosłowiańszczyznę. Ale dla mnie to muszę powiedzieć było odkrycie, ponieważ tak jak powiedziałam, ja byłam bardziej w tej mitologii germańskiej. I jak zaczęłam pisać Utopce, to zaczęłam oczywiście szukać tych informacji na temat tego, co tu u nas było. I było to dla mnie dużym tak naprawdę w sumie odkryciem, że to jest też takie ciekawe. I może jeszcze do tego kiedyś wrócę. Zobaczymy. Tak jakby też świat nie istniał poza owym Lipowem i okolicami. Przecież to jest czerwiec 2015, to co się tutaj dzieje. Tak. I w ogóle nie ma, że jakieś wybory są w Polsce, że się ludzie o coś spierają, kłócą na jakiś temat. Czy ja się staram akurat trzymać z daleka od polityki w moich książkach. Natomiast dla mnie to jest taka jakby zamknięta społeczność, tak jak mamy zagadkę zamkniętego pokoju. Tutaj nie mamy tego pokoju, co prawda, ale jakby ten pokój stanowi całe to Lipowo, wokół którego niby nie ma muru, ale jednocześnie to jest jakby właśnie ta zupełnie zamknięta społeczność i gdzieś tam wśród tych ludzi jest ten sprawca. No ale się tam będę upierał, no nie wiem, komendanta zmieniają po wyborach chociażby, a tu nic. Nic nie zdradzę. Bo musiałabym troszkę iść do domu czwartego. Tak, no ale faktycznie myślę, że właśnie to wynika z tej mojego zamiłowania do tej zagadki zamkniętego pokoju, tej małej społeczności, która gdzieś tam samoistnie sobie funkcjonuje odrębnie od tego, co się dzieje wokół. Bardzo fajni są ci detektywi, no, czyli policjanci. Aspirant Daniel Podgórski. Niektórzy mają do pani pretensje, że pani go tak uwikłała w te romansowe historie, bo on stracił swój charakter przez to. No właśnie niektórzy mówią, że właśnie zyskał. To myślę, że to zależy od tego, jak to na to spojrzy. Dla mnie interesujące jest, jak się czyta serię, właśnie patrzeć, jak ten bohater się zmienia, bo Daniel na początku był takim dobrym, porządnym człowiekiem. Teraz już jest troszeczkę inny i w domu czwartym... Z taką liczbą dzieci z nieprawego łoża? Dobry człowiek. W jednym z magazynów właśnie recenzent powiedział, że książka bardzo mi się podobała, ale Daniel dostaje jedynkę z antykoncepcji. To mnie bardzo rozbawiło.
No, coś w tym jest, rzeczywiście. Rzeczywiście. Ale może to jest tak naprawdę dyskusja o tym, zabiła go druga, na ile kryminał powinien być samym kryminałem, a na ile w nim jeszcze powinno być coś dotyczącego obyczajowości świata, w którym się żyje. Myślę, że właśnie to jest właśnie ciekawe teraz, bo już kryminał nie jest właśnie taki, ja zawsze mówię, że on nie jest taką pogonią za zabójcą już tylko, prawda? Czyli każdy autor tak naprawdę skupia się na czym innym, albo na psychologii, albo na właśnie społecznych aspektach. I to jest taka powieść, która tak naprawdę teraz troszeczkę prezentuje nasze społeczeństwo, wydaje mi się też. I jakieś takie problemy, które ludzi dotykają, to jest ciekawe moim zdaniem, że to już, że to jest coś więcej. Tak naprawdę. No i tak, są takie, no takie maleńkie się znaczki wysuwają, jak nie wiem, jedna z bohaterek przyjeżdża po swój dom i to jest najbrzydszy dom we wsi, na przykład. Mhm. To, co może człowiek, który ma dom najbrzydszy we wsi, pomyśleć na ten temat. To są takie drobiażdżki, ale to z takich drobiażdżków właśnie jest utkane. Ja to lubię akurat. Bardzo miło. Bo też uważam, że kryminały coś nam mówią na temat tego w ogóle, jak my świat postrzegamy, co przychodzi, ale nie takiego codziennego z tej bieżączki, tylko z rzeczy, które zostają niestety. Proszę Państwa, Katarzyny Pozyńskiej Łaskun, a czy to byłoby spoilowanie, jakbyśmy powiedzieli, co znaczy słowo łaskun, co to za zwierzę? Troszkę tak. Troszkę tak. Znaczy, myślę, że to łatwo sobie tak naprawdę sprawdzić. Jak ktoś, jak podałam tytuł tej książki, to na początku były pytania od czytelników, co to znaczy. Ale potem już wiele osób od razu sobie wpisało, teraz wyszukiwarka jest, więc można tak naprawdę w jednej chwili się dowiedzieć, co to jest ten łaskun. Faktycznie to jest takie małe zwierzątko, no już powiem, bo skoro tak łatwo można to sprawdzić, to równie dobrze mogę powiedzieć, to jest takie zwierzę, które bierze udział poniekąd w procesie tworzenia pewnego rodzaju wykwintnej kawy. Konkretnie mówiąc, chodzi o odchody tegoż łaskuna. Natomiast to słowo bardzo mi się spodobało, jak pierwszy raz je usłyszałam, bo jest w nim coś takiego tajemniczego, trochę tak jakby łaska. No, trochę łasice przypomina to zwierzątko rzeczywiście. Tak, ale albo jest też piaskun. Ktoś mi powiedział, że to mi się tak skojarzyło z piaskunem. Więc to jest takie ciekawe słowo. Ja może mam takie zboczenie zawodowe, ale niektóre słowa wywołują we mnie jakieś takie właśnie emocje. I ten, jak usłyszałam słowo łaskun, to tak jak... Takie pogańskie trochę. Troszeczkę tak. I pomyślałam sobie, że koniecznie muszę je wykorzystać. Taką wykwintną kawę na prowincji piją, no, dobry, szczęśliwy kraj, można by pomyśleć. Proszę Państwa, kto chciałby przeczytać łaskuna, to nie, proszę nie dzwonić, proszę napisać do nas. wieczór@rdc.pl wieczór@rdc.pl Pani Katarzyna, Pani podpisywała, zdaje się. Tak, podpisałam. To ja jeszcze za chwilę poproszę na moim egzemplarzu. Dziękuję za rozmowę. Bardzo i za dziękuję. Lekturę. Katarzyna Puzyńska i łaskun. To szósta odsłona pewnej historii, a niebawem, jeszcze w tym roku, zdaje się. Siódma. Tak, jeszcze w tym roku, tak. Dom czwarty. Chociaż tom siódmy, tak naprawdę. Proszę Państwa, jeszcze jedna książka, która pojawiła się nakładem wydawnictwa Pruszyńskich, za chwilę o niej porozmawiamy. No, autor to w dalekiej Kolumbii przebywa, ale pani Monika Kalinowska z Pruszyńskiego będzie za chwilę opowiadała o tej książce. Ja nawet znalazłem pewne podobieństwa, bo i w łaskunie jest postać porównywana do słynnej niegdyś modelki Twiggy i w Dzikiej Bestii Jorge Franco w Szajce Porywaczy jest młoda kobieta o pseudonimie Twiggy. Bez konsekwencji te podobieństwa, ale jako ciekawostkę od razu nadmieniam. Fryderyku Chapinie, pani Swarowski od klejnotów zamówiła sobie bal piratów i w Puerto Banus, to jest na wybrzeżu Hiszpanii, właśnie przepłynęliśmy i był taki wieczór przebierańców, gdzie wybitne osobistości z całej Europy przyjechały, bawili się tam znakomicie na nabrzeżu, tłum próbował wejść, ale to było zamknięte. Oczywiście wszystko to organizowali Polacy,
cała Europa o tym pisała. I magazyny plotkarskie, i poważniejsze pisma. W Polsce była cisza na ten temat, ale po prostu żaglowiec są istotą, budzi wielkie zainteresowanie i jakby stosunek emocjonalny. I dla przykładu, Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała rok Chopinowski, taki tournée po Europie, gdzie żaglowiec Fryderyk Chopin zawijał do portu i tam były koncerty pianistyczne, różnego rodzaju imprezy. Fantastyczna impreza. To jest promocja Polski na świecie z pomocą żaglowca. I kiedy ja z tym chcę przyjść do kogoś porozmawiać, ja nie mam z kim rozmawiać. Panie kapitanie, ale rozmawiamy na antenie Radia Pogoda o tym. Ja wiem, dlatego może niepotrzebnie sprowokowałem pana do nie ma malkontenctwa, broń Boże, bo to są fakty. Ja jestem tego samego zdania, ale póki mamy jeszcze żaglowce, póki są organizowane zloty żaglowców na świecie, no tam idą zawsze jakieś promocyjne sprawy. Piękny żaglowiec, Aleksander von Humboldt. Pamięta pan on na zielono, tak? Pomalowany, bo sponsoruje go tam to piwo, tam Beck, tak. No i to na zielono. Ale to są piękne, albo powiedzmy Ameryko Vespucci. Marynarka wojenna, tam, tak, prawda, włoska, jest właścicielem. My mamy, te żaglowce nasze są własnością Akademii Morskich, prawda, więc nie są to jakieś duże pieniądze, a jednak taki żaglowiec jak Dar Pomorza dawniej, czy Dar Młodzieży dzisiaj, czy te mniejsze trochę żaglowce, one po prostu no, są ambasadorami tych polskich spraw. Wspomniał pan Aleksandra von Humboldt. Notabene o żaglowanie projektował Zygmunt Choreń. No też ten samot, tak, konstruktor daru. Niemcy parę lat temu zbudowali kolejnego Aleksandra von Humboldta II. Brzydki. O ile tamten wykorzystał kadłub latarniowca, więc miał takie kształty żeglugowe, ten koszmarny. Sprawdziłem koszty. W moim kosztorysie nowego żaglowca taki sam żaglowiec kosztuje dwa razy mniej. Niemniej są to jakieś koszty, ale to nie chodzi o koszty, bo pieniądze zawsze się znajdą. Pogorie budowałem bez pieniędzy z pomocą telewizji. Fryderyka Chopina już bez pomocy czyjkolwiek. Moja fundacja go postawiła, nie mając pieniędzy, więc uważam, że kwestie finansowe nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby przekonać ludzi do tego, że to czemuś służy. No. Pomijam sprawy wychowania młodzieży, które jest w Polsce jakby zaniedbane. Znaczy wszyscy o tym mówią, a nikt tego poważnie nie traktuje. Morze jest świetnym nauczycielem. W związku z tym wykorzystajmy to morze do wychowania młodzieży. Ale to jest jakby jedna część, ale druga część jest ta promocyjna, że wizerunek kraju, który reprezentuje żaglowiec, jest fantastyczny. Jak byłem teraz na Minorce, właśnie tam stał Amerigo Vespucci. Tłumy tych Hiszpanów i gości przychodzą, oczywiście zwiedzają, no jest to naprawdę oczy rwie. Jest to zobaczyć. No, tak. Jeszcze pomyślałem sobie, bo może dla naszych słuchaczy Radia Pogoda o tej porze, to dwóch facetów zebrało się i takim hermetycznym trochę językiem, z jakąś tam wiedzą na ten temat mówią, ale inny statek, inna nazwa, Kruzerstern. Pan wie, że Niemcy dawali pieniądze nawet na, że tak powiem, no, do utrzymywania tego Kruzersterna w pewnej kondycji, bo Rosjanie niekoniecznie, no, szanowali ten piękny żaglowiec. Czyli tutaj też jest jakaś za samą nazwę. No przecież Dar Pomorza mógłby być odbudowany za pieniądze niemieckie stoczni w Hamburgu, która budowała go. Tylko była decyzja polityczna, że ma iść podstawkę na, jako muzeum. No, tak, no szczęście, że stoi przy skwerze Kościuszki. Jeśli ktoś z państwa w te wakacje jeszcze będzie, to naprawdę warto zwiedzić, bo to jest też no, niesamowita historia i tak wszyscy, którzy otarli się o sprawy wielkiego żeglarstwa, wielkiego świata morskiego, to tam przez Dar Pomorza i Dar Młodzieży przechodzili. Panie kapitanie, żeglarstwo to jest taka recepta na życie, ktoś mówi, że no, albo się zgodzimy z tym wszystkim, co nas otacza na morzu, i niebezpieczeństwem, i rozłąką, i samotnością,
Czy pan pamięta dzień po dniu? To na pewno nie, ale przynajmniej jakoś wyrywkowo te swoje myśli w tych rejsach samotnych dookoła świata. No niektóre momenty się mocno wbiły w pamięć. Te niebezpieczne, czy te bardziej takie nostalgiczne? I takie, i takie. Taką ciekawostką może być to, że największą frustrację powodują nie sztormy czy ciężka pogoda, ale właśnie cisza. Kiedy na oceanie, gdzie ciągle jest fala, ten jacht traci oparcie w wietrze, zaczyna się kiwać na wszystkie strony, więc cokolwiek było tam upchnięte na dole, zaczyna się ruszać. W związku z tym jest potworny hałas. No ale najgorsze, że jacht nie tylko nie chce płynąć, ale nie chce się ustawić w kierunku dopłynięcia, bo samotny żeglarz korzysta z różnego rodzaju wspomagania, takim jak samoster. Samoster działa na wiatr, więc ten wiatr musi być, żeby ustawić jacht w odpowiednią stronę. Więc niepłynący jacht działa potwornie na psychikę żeglarza, wtedy można zwariować. Ale to tak jakbyśmy nie mieli wpływu na to, co się będzie, co się może wydarzyć za chwilę, za godzinę. Oczywiście, za nie mamy wpływu, w związku z tym potrzebna jest cierpliwość. Jeśli morze czegoś uczy, to przede wszystkim cierpliwość. Pokory i cierpliwość. Mówimy często o strachu. Ktoś, kto nie przeżył sztormu, nie przeżył tej samotności, nie przeżył tego lęku, albo mówi, że nie przeżył, no to chyba kłamie, albo po prostu chce wprowadzić kogoś świadomie w błąd. No, strach towarzyszy żeglarzom. Czego pan się bał najbardziej? Oprócz wielkich fal, żywiołu tego sztormu. Człowiek się boi tego, co ma nadejść. Więc jeżeli barometr zaczyna spadać, jeżeli fala powoli rośnie, to już wiem, patrząc nawet w niebo, że nadciąga niż. A razem z niżem ciężka pogoda. Razem ze sztormem, z wiatrem, z wichurą. Tylko ja nie wiem, do jakiego stopnia ten sztorm będzie ciężki. Czyli, czy ja to przeżyję. I wtedy jest największy strach. Kiedy jeszcze nic się nie dzieje, kiedy żegluga jest spokojna, ale te sygnały wskazują, że będzie źle. Natomiast jak sztorm już się rozhula, barometr spadł bardzo nisko, ale się trzyma już nisko i nie spada więcej, to już wiem, że ten wiatr jeszcze tylko na chwilę przybierze na sile, kiedy barometr ruszy w górę, ale to będzie już koniec. Ma się ku lepszemu. Ma się ku lepszemu. I wtedy ja nic nie robię, bo i tak nic nie mogę zrobić. Zmniejszymy żaglowanie do minimum. Jacht pędzi jak zwariowany. Kurs się jakoś trzyma. Nie muszę sterować, bo samostar mi pomaga. I wtedy ja tylko uważam, żeby z koi nie wypaść, bo pozycja horyzontalna jest najbezpieczniejsza. Jeżeli coś się urwie, złamie, podrze, no to wyskakuję na pokładę, żeby to naprawiać. Ale w zasadzie, jeżeli już wytrzymaliśmy tą wichurę, te pierwsze natarcie, to prawdopodobnie wytrzymamy dalej. Więc czekam, cierpliwie czekam, aż to się wszystko wydmucha i wtedy zaczniemy stawiać żagle. Kierunek wiatru się zmieni, bo taka jest natura rzeczy. Więc będę musiał wykonać zwrot. Jestem na to przygotowany. Przechyły będą, bo fala pozostanie. Więc będzie kołysać. No ale to wszystko już wiadome. Najgorsze za nami. Mówił pan dużo o tej pracy zespołowej, o tej współpracy i z taką stałą załogą i z tymi młodymi ludźmi, których pan uczy. Ale nie byłoby chyba w tych doświadczeniach takiej wiedzy, gdyby pan na własnej skórze osobiście i w samotności nie doświadczył tego wszystkiego, co dzisiaj robi załoga cała, pomaga jakiś tam sztab ludzi. Jeśli ktoś mnie pyta, po co płynąć w rejs w jedną osobę, to ja odpowiadam, że po pierwsze ja to lubię, ale po drugie i może ważniejsze, ja chcę sobie udowodnić, że ja się na tym znam. Bo pojedynczy człowiek jest nie tylko kapitanem, jest także bosmanem, jest także mechanikiem, wszystkim. Jest nawigatorem, jest kucharzem i załogantem. Więc trzeba się znać na tym, na wszystkim trzeba się znać. Od żaglomistrzostwa, przez nawigację, po meteorologię, przez elektronikę, urządzenia mechaniczne, ponieważ to wszystko trzeba samemu obsłużyć. Jak się zepsuje, to trzeba naprawiać. Więc to jest jakby sprawdzian, czy żeglarz jest dobrym żeglarzem. Oczywiście on może popełniać pewne błędy,
ale jak przepłynął jakąś ilość mil i przepłynął i wrócił do portu, z którego wypływał, no to musi być dobry. I to jest ta satysfakcja samotnego żeglarza. Potem ja to przenoszę na rejsy załogowe, tłumacząc, słuchajcie, musi być wszystko dobrze zrobione, bo inaczej utoniemy. Śmieją się ze mnie. Utoniemy. Nie wierzą. Nie wierzą. No to dobrze. To teraz proszę bardzo, idziemy na górę stawiać żagle. To jest wysokość 10-piętrowego wieżowca. Tam ten wieżowiec się jeszcze chwieje. To dopiero jest strach. I za pierwszym razem to wyjście jest naprawdę trudne. Tym bardziej, że niektóre momenty przy maszcie trzeba przejść w pozycji plecami do dołu, bo akurat tak te podwantki prowadzą. Tak, taki wymyk. Więc tam się niektórzy na początku wpinają, licząc, że zatrzyma ich ta uprząż. Po wejściu na platformę się wypinają i idą dalej. Oczywiście przy wejściu na reję, kiedy się stoi na cienkiej lince, która się nazywa perta, no to widać wszystko pod nogami, głównie morze. Głównie morze, bo wydaje się, że nie spadniemy na pokład. Pokład jest maleńki, ale to wszystko się chwieje. No i w zasadzie, oprócz tego, że brzuchem się opieramy o wantę, to ręce musimy mieć wolne, żeby zwinąć ten żagiel. Czyli trzymamy się stopami tej perty cienkiej, brzuchem na rei i zwijamy żagiel. No to jest potworna emocja. I niektórzy na początku po prostu się boją. Ten strach się wyczuwa. Nogi się trzęsą. I po tej lince to trzęsienie linki przechodzi na wszystkich. Wiem, panie kapitanie, wiem coś o tym bonadarze młodzieży. To, o czym pan teraz opowiada, przećwiczyłem na własnej skórze, na własnych drżących nogach, a powiem panu, mój przyjaciel serdeczny, z którym byłem w rejsie Darem Młodzieży, jak wszedł sobie z tymi wymikami na grota i tam został i powiedział, że nigdy stamtąd nie zejdzie. Wyobraża pan sobie, dziennikarz, który mówi absolutnie kategorycznym głosem, że nie zejdzie. I my mu wierzymy, bo on objął grota tak, dwoma rękoma i powiedział, że nigdy nie zejdzie, bo on jakby nawet spadł, to i tak spadnie do wody. Co było nieprawdą, bo akurat nie było dużego wiatru, nie było przechyłu. Ten strach kogoś, kto jest nieobeznany, teraz porównujemy do strachu, to dojrzały człowiek, a teraz młody człowiek, 15-letni, idzie no, do pracy, bo on tam tak, musi pracować. Z młodzieżą jest łatwiej. Oni są, może nie mają takiej wyobraźni. No nie tylko. Poza tym oni wiedzą, że muszą wrócić. To nie jest tak. Poza tym my nie każemy im wychodzić na rozhukanym morzu, tylko w porcie każemy im parę razy wchodzić góra-dół. I przy pierwszym razie, kiedy jest wielki strach, przy drugim, kiedy jest strach, przy trzecim już nie jest taki strach, natomiast jest inne uczucie. Otóż on został bohaterem i w swoich oczach, i w oczach kolegów, ponieważ on poszedł na górę i zeszedł. Poszedł na rejach, tam prosoło. Więc to zejście na dół jest tak wielkim triumfem, jest tak wielkim bohaterstwem, że on się już następnym razem sam rwie do tego, żeby tam wchodzić. Ale to jest, to tak, ktoś powie, taki żeglarski szpan, ale ta pewność siebie, to oswojenie się z niebezpieczeństwem też jest mądre, bo daje gwarancję, że ten człowiek już naprawdę wie trochę o tym, co robi i już nie kieruje nim strach, tylko pewne doświadczenie. Był, wrócił, teraz musi coś wykonać. Mówił pan o samotnym rejsie, żeby umieć wszystko po trosze. Dzisiaj dla współczesnych żeglarzy i tych samotnie opływających świat ta elektronika, te nowinki techniczne są przydatne, prawda? No, ale jeszcze kilka lat temu, za czasów pańskich podróży w 70-tych latach, to tych nowinek technicznych tyle nie było, więc nie wiem, chociażby igła z nitką, umiejętność zszycia żagla. No, krawczową też. Choćby umiejętność gotowania. Gotowania, no tutaj to miał pan doświadczenie tak, już. Tak, ale ja wrócę do tej odwagi, ponieważ to się przenosi na ląd. Ci młodzi ludzie schodzą z pokładu z pewnym bagażem, przede wszystkim z odwagą, taką militarną odwagę, nie cywilną, ale również i cywilną. Poza tym oni widzieli, jak następują decyzje, bardzo ważkie decyzje dotyczące alarmu, zwijania żagli, nieodwołalne, przez kapitana wydane. Oni wracają na ląd, już się nie wahają z decyzjami, ponieważ wiedzą, że tutaj nie ma czasu na jakieś
rozważania, trzeba podjąć decyzję. I teraz proszę wziąć tych wszystkich urzędników, których my na co dzień spotykamy i którzy z decyzją zwlekają, wahają się, zastanawiają się, zasięgają opinii ekspertów, kiedy trzeba po prostu odpowiedzieć tu i teraz zrobić tak lub nie. I dać uzasadnienie. Otóż ci młodzi ludzie schodzą na ląd z pewnym bagażem doświadczenia i oni potrafią wydawać decyzje i przejmować za to odpowiedzialność. Jasne, będą wspaniali. Oczywiście. I Legia. No i teraz chcielibyśmy zacząć wygrywać meczem. Będziemy w roli drużyny, które będą musiały być drużynami, które będą kreować, które będą więcej w posiadaniu chyba. Ale dzisiaj chyba to nie wyglądało, mówię, źle z tym posiadaniem piłki. Gdzieś tam były sytuacje. Musimy zacząć strzelać bramki, gdzieś kreować więcej sytuacji, ale myślę, że nie jest źle, że z takimi drużynami kilka stworzyliśmy sytuacji i myślę, że w tych następnych meczach będziemy wygrywać. Z kolei napastnik Lechii Grzegorz Kuświk żałował niewykorzystanych sytuacji przed wrocławską bramką. Patrząc na to, że mieliśmy trzy bardzo dobre sytuacje, klarowne wręcz, bo moja czy Marko, tam jeszcze jedna sytuacja była bardzo dobra, więc no trochę żałujemy tego, bo mieliśmy to zwycięstwo na uciągnięcie ręki, a tak wracamy tylko z jednym punktem. Aczkolwiek cieszy to, że nie straciliśmy tej bramki. No i mimo wszystko trzeba szanować ten jeden punkt. Śląsk Lechia 0-0. A dzisiaj odbyło się jeszcze jedno spotkanie czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona Kielce pokonała Lecha Poznań aż 4-1. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, która ma 10 punktów. Kajetan Kajetanowicz wygrał rajd rzeszowski, siódmą rundę samochodowych Mistrzostw Europy. Polak wygrał 8 z 13 odcinków specjalnych i wyprzedził Francuza Briana Bouffier o 46 sekund. Trzecie miejsce zajął Grzegorz Grzyb ze stratą ponad 3 minut. Kajetanowicz jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy i ma bardzo duże szanse na obronienie tego tytułu. A Maciej Kot wygrał, Kamil Stoch był natomiast drugi w konkursie letniego cyklu Grand Prix w skokach narciarskich w szwajcarskim Eiseldan. Trzeci był Słoweniec Peter Prewc, Dawid Kubacki był piąty, a Klemens Muranka zajął 6. pozycję. To było 3. zwycięstwo Macieja Kota w tym sezonie. Polak jest liderem klasyfikacji generalnej. To wszystko już w naszym programie. Będziemy słyszeli się w czasie Igrzysk Olimpijskich zawsze po 21.05. Tomasz Kowalczyk, do usłyszenia. Pana obowiązkiem jest opuścić mównicę na moje wezwanie. Po co państwu regulamin Sejmu, skoro jedyne prawo, jakie państwo znacie, to jest prawo pięści? Wstyd i hańba. Wstyd i hańba to, co państwo robicie z polskiego parlamentu. I tak zwyczajnie po ludzku, panie marszałku. Nie wstyd panu, że pan łamie regulamin Sejmu właśnie teraz, kiedy ten regulamin jest debatowany? Słowami, dobrze? Dobrze, panie. To było proste pytanie. Niech pan trochę oprzytomnieje. I patrzę panu prosto w oczy. Stój. Przeprowadzacie obrady wieczorową porą zupełnie bez podstawy prawnej. Pan marszałek Terlecki gubi się w najprostszych przepisach. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Pojazd będący częścią zapasów producenta, który nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, a świadectwo to utraciło wartość. Spokojnie, poradzimy. O przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Poradnik drogowy TOK FM od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam, Krzysztof Woźniak. Radio
TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Rafał Majka z brązowym medalem na igrzyskach w Rio de Janeiro. Jest areszt dla trzech mężczyzn w związku z zabójstwem w Kujawsko-Pomorskim. To wygląda na akt terrorystyczny, tak premier Belgii ocenia atak na dwie policjantki w Charleroi. Mamy medal na igrzyskach olimpijskich. Rafał Majka trzecim kolarzem w wyścigu ze startu wspólnego. W studiu znowu Michał Jęczura. Witam. Z wypiekami na twarzy oglądał ten wyścig. Emocji było mnóstwo. Opowiadaj. Nie ukrywajmy, razem oglądaliśmy. Krzyków było co niemiara. No, atmosfera rzeczywiście mnie podniosła, bo to był wspaniały wyścig. Ucieczki, upadki, mordercza walka do ostatnich metrów. A do złota zabrakło nam 2 kilometrów. Coś pięknego. Ale po kolei. Kilkadziesiąt kilometrów przed metą na ucieczkę jeszcze w górach decyduje się trzech kolarzy. Z Vincenzo Nibalim, Kolumbijczykiem Sergio Henao i Rafałem Majką w składzie. Dwójka kolarzy na jednym ze zjazdów upada. Majka przejeżdża między leżącymi na asfalcie zawodnikami i jedzie dalej sam, a do mety pozostało już tylko 10 kilometrów. Niestety ostatni odcinek to już wyścig po płaskim terenie, a tam Majka nie jest najlepszy. Mimo to walczy co sił w nogach i powietrze w płucach. Na pościg za nie decyduje się dwóch kolarzy. Doganiają Majkę ledwie 2 kilometry przed metą i jadą razem. Wycieńczony Polak nie ma już sił walczyć z lepszymi sprinterami. Mistrzem olimpijskim zostaje Greg Van Avermaet, a srebro zdobył Duńczyk Jakob Fuglsan. No i to, co brzmi jak melodia, jak miód na kibicowskie serca. Rafał Majka medalistą Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Mamy brąz. Od 36 lat nie mieliśmy medalu w kolarstwie. Teraz go mamy. To jest piękny początek igrzysk i oby tak dalej. No niestety gorzej było w tenisie. Agnieszka Radwańska po porażce z Chinką Tsai Tsai Zheng 4-6-5-7 odpadła w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju tenisistek. Pod hasłem Andrzej Duda pod trybunał w rocznicę objęcia przez niego urzędu prezydenta manifestował w Warszawie Komitet Obrony Demokracji. Działacze krytykowali Dudę m.in. za naruszenia konstytucji oraz za to, że ich zdaniem złamał obietnice wyborcze. Rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak podkreśla z kolei, że prezydent do tej pory podpisał wszystkie ustawy rządu Beaty Szydło do niego skierowane, a jego wypowiedzi świadczą o tym, że jest prezydentem tylko jednej partii. Prezydentura trochę w kajdanach, nie mylić z kajdankami, bo ewidentnie widzimy, że są osoby w państwie, które są w stanie obudzić pana prezydenta nawet o 2 w nocy po to, żeby wypełnił partyjne rozkazy. Andrzejowi Dudzie nie brakuje problemów. Prezydent, który urzędowanie rozpoczął od złożenia Jarosławowi Kaczyńskiemu hołdu jako wielkiemu człowiekowi, politykowi i strategowi, nie jest traktowany przez prezesa PiS jako partner i samodzielny polityk. Duda jako gospodarz warszawskiego szczytu został też przez Kaczyńskiego pominięty w podziękowaniach. Słuchasz informacji TOK FM. Trzech mężczyzn podejrzanych w sprawie zabójstwa dwóch kobiet w Kujawsko-Pomorskim trafiło do aresztu. Ciała 15-latki i 23-latki znaleziono w nocy z czwartku na piątek w jeziorze. Już w piątek prokuratorzy postawili zarzut zabójstwa dwóm zatrzymanym mężczyznom, 20-letniemu Zachariaszowi Z i o rok starszemu Maciejowi K. Kolejnym zatrzymanym był 45-letni Sławomir G. Cała trójka była wcześniej karana. Prokuratura ma już wstępne wyniki sekcji zwłok obu ofiar przestępstwa. Nie będą one jednak teraz ujawniane. W związku z zabójstwem policja zatrzymała w piątek także 17-latkę, która po przesłuchaniu została zwolniona do domu bez żadnych zarzutów. Premier Belgii Charles Michel oświadczył, że atak z użyciem maczety, w wyniku którego w Charleroi ranne zostały dwie policjantki, wygląda na akt terrorystyczny. Pierwsze ustalenia bardzo wyraźnie prowadzą w kierunku terroryzmu, powiedział Michel stacji RTL. Uzbrojony w maczetę i krzyczący Allah Akbar napastnik, który zaatakował policjantki, został postrzelony przez policję i zmarł. Inspekcja pracy sprawdzi małe i średnie firmy. Kontrolerzy wyruszą w teren 15 sierpnia, żeby zobaczyć, czy przedsiębiorcy przestrzegają zakazu pracy w święta. Chodzi o formę zatrudniania pracowników w dni świąteczne, tłumaczy Danuta Rutkowska, rzeczniczka Izby. W święto. Zakaz dotyczy zatrudniania pracowników, czyli osób, które posiadają umowę o pracę. Pracodawcy omijają ten przepis, dając tym osobom umowy cywilnoprawne. Kontrolerzy będą odwiedzać wyrywkowo sklepy w całym kraju. Sprawdzą, kto i na jakiej podstawie wykonuje pracę, czy te osoby są przygotowane do pracy, czy posiadają odpowiednie badania lekarskie, szkolenia z zakresu BHP, czy pracujący cudzoziemcy są zatrudniani legalnie.
Tylko w tym roku inspektorzy pracy stwierdzili 96 przypadków złamania zakazu pracy w handlu w święta wobec ponad 300 pracowników. Za takie wykroczenie sąd może ukarać pracodawcę grzywną od 1000 do 30 tysięcy złotych. Ponad 520 litrów krwi oddano w rocznicę Powstania Warszawskiego, upamiętniając tym samym patriotyczny zryw Polaków. Tkanką podzieliło się ponad 1500 osób. Kampania odbyła się w rocznicę rozpoczęcia powstania w 15 miejscowościach, m.in. Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Ostrołęce, Słupsku i Bielsko-Białej. Koordynator akcji Przelej Krew w rocznicę Powstania Warszawskiego zapowiedział, że kampania zostanie powtórzona i liczy, że w przyszłym roku włączą się do niej kolejne miejscowości. Pogoda. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie oraz w Karpatach okresami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie oraz lokalnie w Dolinach Karpackich do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jazz. Prawdziwa audycja jazzowa. WWW Jazz w TK FM. Dobry wieczór Państwu. Dziś mam zaszczyt gościć pana Pawła Brodowskiego. Po raz pierwszy w naszej audycji. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. Audycja ma już wiele lat. Wielokrotnie myślałem, żeby w końcu pana tutaj do mnie zwabić, ale teraz okazja jest przednia. Mnie do Tok FM zapraszają z jednej tylko okazji, kiedy przychodzi mówić o Czesławie Niemianie i o płycie Dziwny jest ten świat. Moja audycja traktuje o jazzie. W związku z tym to jest ta dziedzina, która nas obu interesuje chyba najbardziej. Okazja, jak powiedziałem, jest przednia, ponieważ zaczęłeś okazywać kolejne, już można tak powiedzieć, reedycje płyt serii Polish Jazz, wydawanej przez wiele, wiele lat przez polskie nagrania. Może zaczniemy od tematu pobocznego, bo wydawcą i właścicielem polskich nagrań od pewnego czasu jest koncern światowy Warner. Po zakupie polskich nagrań przez Warnera dużo było głosów, co to będzie z polskim dziedzictwem muzycznym i co będzie z tą serią jazzową. Jak widać, jak przynajmniej po tej działalności związanej z serią Polish Jazz, Warner ładnie zaopiekował się tym katalogiem, bo ta edycja jest prowadzona z wielkim rozmachem. I pan Paweł jest zaproszony jako redaktor naczelny całego przedsięwzięcia, co daje nam gwarancję jakości. Jak to się stało? Warner się do pana zgłosił, to było oczywiste, ale jaką rolę pan otrzymał w tym przedsięwzięciu? No tak to się mówi. Redaktor prowadzący, bo tych piszących publicystów jest kilku. To są już takie wypróbowane, doświadczone pióra. Tomasz Czachowski, muzykolog, radiowiec, związany z polskim radiem i jazzem od 40 lat, mój rówieśnik. Również mój rówieśnik Tomasz Tłuczkiewicz, który pełnił funkcję dyrektora polskich nagrań, więc też jest jakoś uprawniony do angażowania się w tę serię. Poza tym, że ma, to jest wybitna osobowość polskiego jazzu. Od lat, tak? Od lat i bardzo dobre pióro, bardzo specyficznie piszące, ale no świetnie i bardzo się przykłada. I parę jeszcze innych osób. Pan sprawuje pieczę nad, rozumiem, całą pracą. Czy wyznacza pan również dziennikarzy do pisania o konkretnych tematach? Tak, to się umawiamy, jest grupa osób i tak się zastanawiamy. Pytamy oczywiście, co chciałbyś napisać, podsuwamy, prawda, albo przesuwamy autora do te płyty ukazują się szóstkami, więc trzeba co kwartał przygotować 6 kolejnych płyt. Publikowane są reprinty tych oryginalnych komentarzy, które niekiedy
stoją na bardzo wysokim poziomie, ale trzeba spojrzeć na dane wydawnictwo z dzisiejszej perspektywy, bo troszeczkę inaczej się rozumie. Jest inny punkt spojrzenia. Są w końcu minęło wiele lat. W inny sposób się dzisiaj pisze o muzyce, więc są dodatkowe teksty. Również udostępniamy fotografie do tych książeczek z archiwum Jazz Forum, więc tu też jestem pomocny w tym zakresie, bo wystarczy otworzyć szufladę i te fotografie same wypadają. Najczęściej autorem tych zdjęć jest Marek Karewicz, nadworny fotografik polskiego jazzu, ale nie tylko. I szukamy fotografii związanych z tą konkretną datą, czasami z tą konkretną sesją, tak żeby z tymi muzykami, które występują na danej płycie. Jest grafik, który zaangażowany przez Warnera, który ma pewną koncepcję. Ja widzę, że to jest robione w sposób bardzo przejrzysty, bardzo konsekwentny. Pięknie to jest w taki wczesny sposób zaproponowane. I co tam jest jeszcze? To są przekłady angielskie. Ja jestem anglistą i mam wrażenie, że te przekłady są na wysokim poziomie. Ja czytam wszystkie teksty kolegów, robię korektę. Ta korekta najczęściej sprowadza się do jakichś znaków, do interpunkcji, znaków przestankowych. Czasami w jakichś drobnych sytuacjach trzeba interweniować, ale zwykle to te teksty nie wymagają jakiejś dodatkowej pracy. Płyty ukazują się w wersji zarówno kompaktowej, jak i wersji winylowej. I to, o czym pan powiedział, czyli te książeczki, dodatkowe teksty dotyczą książeczek w płytach CD, bo z tego, co zauważyłem, winyle okazują się właściwie w oryginalnej szacie graficznej, tak, z oryginalnymi tekstami tylko, prawda? Tak. Książeczki natomiast te nowe są właśnie wzbogacone, te elementy, które pan wspomniał. Covery są zachowane, jest pewna taka różnica, że jest taka biała ramka naokoło wszystkich. To odróżnia trochę od reedycji wcześniej, bo może na pewno nie wszystkie, ale spora część z tych płyt była już reedytowana na kompaktach i to chyba dwukrotnie nawet. Tak, i popełniano tam straszne rzeczy na tych reedycjach, bo wydawana jest innymi okładkami. Moim zdaniem nie wolno czegoś takiego robić, bo jednak okładka jest integralną częścią wydawnictwa. Nawet jeśli się komuś może nie podobać dzisiaj, to ta płyta, dana płyta kojarzy się z konkretną okładką i tego nie wolno robić. No ale może na szczęście tak robiono i dzisiejsze wznowienia charakteryzuje się tym, że są jak gdyby repliką tych wczesnych, tych pierwszych oryginalnych nagrań, ale wzbogacono o nową ikonografię, o teksty, no i same nagrania są remasterowane. No właśnie, czyli ta warstwa najważniejsza, czyli muzyka, też jest powstała.